A, jesteście, super. No to lecimy dalej z akcesem. No, szkoda czasu, prawda, na pierdoły. Zabieramy się za dalszą pracę. Więc tak, mamy już zapytanie SQL-owe, które spokojnie można było wyklikać. Czyli spokojnie w widoku, jeżeli wejdę w widok projektu, no to jest to, prawda, do wyklikania. Nawet te sortowanie, które dopisałem ręcznie, jest tutaj opcja rosnąco. Wszystko fajnie. Natomiast ja w tych filmikach będę się skupiał nad SQL-em, dlatego że to jest bardziej uniwersalne. Akces był, nie ma, będzie, może kiedyś. Może będziecie chcieli pracować z inną bazą danych niż akces. Wtedy znajomość SQL-a jest bardzo przydatna. Poza tym szybciej jest czasami coś napisać po prostu w SQL-u, niż wyklikiwać mozolnie, szukać. Za chwilę nam będzie potrzebne grupowanie. Będziemy gdzieś szukać odpowiedniego włączania. Nie ta wersja, nie ten SQL jest bardziej uniwersalny. Chociaż nie do końca, gdyż tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, ten dialekt SQL-a, który jest w akcesie, odbiega od dialektu, który jest również w innych bazach danych. Wchodzę sobie więc do mojego SQL-a i chciałbym zrobić, żeby imię było nie Wojciech, ale imię było na W, albo imię było na B, albo nazwisko było na B. O, może nazwisko na B, bo wtedy mam pewność, że coś mi się będzie powtarzało. Więc oczywiście mogę to wyklikać, czyli wchodzę sobie w nazwisko, wpisuję B, no próbuję to uruchomić i nie mam nikogo B. No bo mówię mu, że co? Zajrzę do SQL-a. Mówię mu wtedy, kiedy nazwisko równa się B. A to B, te równa się sugeruje, że to musi być B. Jak ktoś ma na imię, na nazwisko B, no to okej, to on się znajdzie. Na przykład nie ma gościa, który ma na nazwisko B tutaj w tej bazie. Nie? No więc super. Spróbujmy to kombinować, prawda? Kombinować. Co mówicie? Aha, gwiazdeczka, tak? Bardzo często w Windowsie gwiazdka oznacza no, jakiś tam ciąg znaków. Więc jeżeli tutaj zamiast B wpiszę sobie gwiazdeczkę, o, sam akces mi dopisał tutaj like. Coś jest na rzeczy, nie? Chyba będzie działać. Uruchom. No super. Mamy Bednarską, Błaszczyka, samych na B. No, ile ich tam jest? Ileś ich tam jest? I zajrzę do SQL-a i co tu się okazuje? No właśnie, już nie ma równa się. To nie, że równa się B, tylko like. Tak? You look like your father. Wyglądasz podobnie do twojego ojca. Czyli wyglądasz niemalże jak twój ojciec. I tu jest you look like B gwiazdka, gdzie gwiazdka oznacza dowolny ciąg znaków. I tu mamy właśnie dialekt, ponieważ w zbiorze zadań, w odpowiedziach znajdziecie zamiast gwiazdki na przykład procent. Dlatego, że w typowych SQL-ach, na przykład w MySQL-u, jest procent jako dowolny ciąg znaków. No niestety, jeżeli ktoś się uczył tego SQL-a właśnie w MySQL-u i tutaj mi zrobi procent, no to akces tego nie zrozumie. Znaczy zrozumie, ale potraktuje to jako po prostu procent. I no niestety nie mamy nikogo na B w tym momencie. Także w widoku SQL-a muszę pamiętać, czy również w tym widoku kwerendy takiej klikalnej, tego zapytania klikalnego, żeby tutaj zrobić gwiazdkę troszkę inaczej niż można spotkać na przykład w literaturze, niż można spotkać w rzeczach niezwiązanych z akcesem. No ale mam. Ty masz nazwisko na B. Super. No a teraz chciałbym, żeby było imię, które kończy się na A. Załóżmy, że tak mamy w miarę polską grupę i imię kończące się na A oznacza dziewczynkę. No nie mam w tej tabeli niestety informacji o płci, więc mogę co najwyżej zgadywać. No ale w polskich warunkach, jeżeli nie mamy tu obcokrajowców, to raczej się tutaj okaże, że będzie to dobrze. No miałem kiedyś uczennicę, która na imię miała Miriam. No już niestety Miriam tutaj nie spasuje do tego schematu i taka uczennica nie zostanie znaleziona w tym układzie. No ale powiedzmy, że chcę znaleźć sobie dziewczynki, czyli nazwisko, nie nazwisko, tylko imię kończące się na A. Tym razem gwiazdeczka z przodu, czy procent, jeżeli będziemy robić w innym SQL-u. Procent A, bo tym razem jest gwiazdka, czy ten procent oznaczający dowolny ciąg znaków i na końcu A. Uruchamiam. A, przepraszam, nie to kliknąłem, ale dobrze, przełączył widok. I mam teraz Malwina, Agata, Beata, Jolanta, Teresa, Iza. Czyli zapytanie zadziałało. Mamy osoby,
które są na A z imieniem, czyli mamy potencjalnie podejrzewane o bycie dziewczynkami. Następne zapytanie, które mogę zadać, to chciałbym znaleźć wszystkie dziewczynki z klasy pierwszej A. No bo teraz mam wszystkie klasy, a mnie interesują dziewczynki z klasy pierwszej A. No to proszę bardzo, przechodzę do SQL-a. Ja będę cały czas tym SQL-em się już teraz posługiwał, bo to klikanie mnie tutaj nie ratuje. I teraz co warunek? Musi być na imię kończące się na A i klasa pierwsza A. No to i po angielsku and i uczniowie klasa równa się. Uruchom i mam dziewczynki z klasy pierwszej A. Zwróćcie uwagę, że tu jest troszeczkę za dużo nawiasów, bo te nawiasy to nam nawkładał akces w pewnym momencie. O, powiedzmy tak, tak. Nam tu te nawiasy nie są potrzebne. One w niektórych przypadkach się przydają, ale tutaj po prostu nie są zupełnie potrzebne. Jak wrócę do widoku SQL-a, to wystarczy tak. Zwróćcie uwagę na to, że po pierwsze wszystko, co jest tekstem, jest pisane w cudzysłowie. Tak? Klasa pierwsza A, cudzysłów. Imię like, cudzysłów. Wcześniej było imię równa się Beata czy Wojciech, cudzysłów. Także jeżeli mamy tekst, zapisujemy go w cudzysłowie. Tutaj w tych uczniach nie bardzo jest coś liczbowego. Tu jest tekstowy numer, tekstowe imię, tekstowe nazwisko, więc nie pokażę w chwili obecnej, jak posługiwać się numerami. Za chwilę przejdziemy do ocen, to pokażę, jak posługiwać się liczbami. Więc tutaj wszystko, o co pytamy, jest zapisane w znakach cudzysłowu czy w znakach cala w zasadzie, bo to nie jest cudzysłów wprost. I teraz tak, mamy takie zapytanie, i chciałbym sobie je zarchiwizować, żeby już było, no bo będę za chwilę coś zmieniał. No to jest zapytanie podstawowe, ja mam w ogóle nazwane zapytanie podstawowe, a on to jest o co innego. Czyli zrobię sobie, zamknę te zapytania, tak, zapiszemy. Zrobię sobie kopiuj, zrobię sobie wklej. No, troszkę może przesadzam z tym nazewnictwem, ale no... Myślę, że dzięki temu później łatwiej będzie mi się w tym poruszać. No to teraz chciałbym, żeby to były dziewczynki z dowolnej klasy. No więc, jak już wiecie, like, tak, podobnie jak. Raz jest like małymi literami, raz jest dużymi, w SQL-u to nie ma znaczenia. SQL w przeciwieństwie do języka, powiedzmy C++ czy Java, nie jest wrażliwy na duże i małe litery. To, że select, że from, że where, że order mam zapisany dużymi literami, to jest taka konwencja, taki zwyczaj. Można to pisać inaczej. Access tutaj proponuje już na przykład, że like już nie jest taką to podstawową frazą, tylko w ten sposób zapisany. Ale to nie ma znaczenia. Ja sobie lubię tu akurat duże wpisywać, bo wtedy mi się to rzuca w oczy pomiędzy konkretnymi pytaniami, są to pewne, tak samo jak and, prawda, też dużymi sobie napisałem, że mi się rzucało w oczy, że jest jedno and drugie. Dobrze, no to teraz tak, like i co like? Pierwsza i gwiazdeczka, czyli dowolna z pierwszych klas, prawda, pierwsza A, pierwsza B, pierwsza C i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wiem, czy to jest widoczne, spróbuję powiększyć czcionki. O, jest, są większe teraz tu, czyli udało mi się ustawić większe czcionki również tutaj, także myślę, że będziecie już teraz lepiej widzieć na ekranie. Dobrze, czyli mamy moje zapytanie podstawowe, w którym mamy imię, nazwisko, klasa i mamy same dziewczynki z tych konkretnych klas. No teraz się mniej mieści na ekranie, za to, jak te czcionki zmieniłem, ale jest. Także myślę, że jeżeli chodzi o drugi odcinek, to na chwilę obecną tyle. Za chwilę oczywiście odcinek trzeci, gdzie polecimy dalej z zapytaniami. A w tym czasie kliknijcie tutaj subskrybuj, takie małe żebro lajki, no, kliknijcie paluszek w górę, prawda, na dole. Po co ja o to proszę? Dzięki temu filmy są szerzej reklamowane przez YouTube'a i inni chętniej się do nich dostaną. Pampalini łowca zwierząt, pampalini łowca zwierząt, pampalini łowca zwierząt.